Dzisiejszy odcinek jest dość wyjątkowy, ponieważ zamieniłem się rolami z moim rozmówcą. To ja jestem gościem, a odcinek poprowadzi Jakub Cieślak. Porozmawiamy o tym, jak powstało z podwody, skąd w ogóle taki pomysł i jakie są dalsze plany. Miłego słuchania. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Dzień dobry się z państwem. E, proszę nie regulować odbiorników, to nie jest e, jakieś, e, że tak powiem, zakłócenia na linii czy tym podobne rzeczy. To się dzieje naprawdę i tym razem e, to nie Kamil przepytuje kogoś, tylko Kamil jest przepytywany. I tak się złożyło, że padło na mnie. Bardzo dziękuję za tą szansę wyżycia się od tej strony kamery. Niektórzy wiedzą, że ja nawet to lubię, więc może zobaczymy co z tego wyjdzie, e, może coś z tego poważniejszego wyjdzie. Trudno byłoby nie zacząć od najważniejszego pytania, które pada często na twym kanale. Gdzie nurkowałeś ostatnio? Ostatnio nurkowałem wapienniki solejowskie, nocne nurkowanie z Przemkiem Sękowskim i Adasiem. To w ramach Divers Night, czy tak po prostu? E, ktoś rzucił na grupie takiej naszej Facebookowej, kto będzie nurkował w okolicy 11 listopada, i to było dosyć dawno temu. Ja tam rzuciłem, że może ja zanurkuję, liczę, że nikt się nie zgłosi. No i się dwóch ziomków zgłosiło i poszliśmy do Tak spontanicznie generalnie. E, Opowiadałeś kiedyś o tym, ale opowiedz, dlaczego wapienniki solejów? Bo są blisko i tanio. To jest bardzo ważny czynnik. To prawda? słodzi też czasem, wiesz, 50-40 minut jazdy i jesteś w wodzie. No właśnie, no dobra Kamil, a spotykamy się dzisiaj dość, że tak powiem, w tych nietypowych okolicznościach, ponieważ, dlaczego? No właśnie, dlaczego? No właśnie, to będziesz ty musiał opowiedzieć o tym, bo, bo też oczywiście mam pytania odnośnie tego, jaki jest background cały, jak, gdyby, jak jest podkład tego wszystkiego, co się działo. Ale tak jakbyś w dwóch słowach powiedział, dlaczego, skąd w ogóle pomysł, jak dawno i kim jest Kamil z podwody? Kamil z podwody jest nudny IT. <laughs> tym człowiekiem, który dziś tam siedzi w jakichś, nie wiem, serwerach i innych e, nudnych technologicznych rzeczach. No ale znalazłem sobie takie hobby jak nurkowanie. A że też słucham dużo podcastów i biznesowych, i technologicznych, i o cyberbezpieczeństwie, mówię, posłucham sobie podcastu nurkowego. No i nie było. Znaczy, nie było polskojęzycznego, więc stwierdziłem, że w sumie to mogę go zrobić, bo umiem to robić technologicznie. No i wiesz, wzięcie mikrofonu, wciśnięcie, nagrywaj, to raczej nie wydaje się nic skomplikowanego do momentu, że nie zaczynasz tego robić, nie? I, no i że to będzie główny cel zrobić coś, czego nie było. A że potrafię to robić od strony technologicznej, to mówię, pewnie mi się uda. Zaprogramuję to wszystko, obkoduje. No a przy okazji podzielę się z ludźmi wiedzą, bo ja zawsze korzystałem z takich. Znowu technologia open source'owych rozwiązań, czyli darmowych, bezpłatnych, dzielenie się wiedzą, dzielenie się oprogramowaniem. Więc mówię, stworzę taki podcast, w którym będę dzielił się wiedzą z innymi ludźmi. A że byłem na początku też drogi nurkowej, to mówię, będę zadawał pytania i też przy okazji będę się uczył tego e, tego całego nurkowania poprzez zadawanie pytań po prostu fajnym osobom. No właśnie. Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, która jak gdyby definiuje to, co robisz w ramach swojego kanału. To mnie w, w, zwłaszcza załoroczyło w tym wszystkim, że właśnie jeśli masz spojrzenie bardzo takiej osoby świeżej e, i bardzo zadajesz takie pytania na które ludzie, którzy próbowali, bo były próby, nawet ja jakąś nieśmiałą próbę podejmowałem tego, żeby coś tam w, w internetach e, nadawać e, w, tymi kanałami, ale właśnie one chyba na tym gasiły się, te, na tym, na czym ty odniosłeś sukces, czyli właśnie na takim podejściu człowieka, który e, jak gdyby zadaje takie bardzo, o, bym powiedział o, oczywiste, a jednak nieoczywiste pytania. Właśnie, e, jaką ty masz drogę nurkową, e, jak gdyby kiedy zacząłeś w ogóle tą przygodę nurkową? To chyba z 3 albo 4 lata temu, już tak naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że do tego namówił mi fryzjer w ogóle. O, Przepraszam, barber, żeby się Michał nie obraził. Więc siedziałem sobie u barbera i tam sobie rozmawialiśmy, bo też sobie żegluję i potrafię też pilotować samoloty. No takie pasje. Jak się siedzi przy tym komputerze, to się dużo czyta w wikipedii, się uczysz pewnych rzeczy. No wiesz, meteorologia. Ale nie tylko Microsoft Simulator. Nie, nie, nie. nie. Takie, normalne Cessna, Tecna, takie normalne Cessna, uh. Techna, takie normalne awionetki. No generalnie meteorologia, nawigacja, komunikacja, to wszystko ma dużo wspólnego z żeglarstwem. Mhm. Jedni czerpią, znaczy w sumie piloci wy, wykorzystują to, co żeglarze, i stwierdziłem sobie, że zrobię sobie taki challenge, że wsiądę w samolot, polecę do Chorwacji, wsiądę na jach, popłynę na wyspę, za nurkuję i wszystko zrobię w ciągu jednego dnia. I do tego nurkowania właśnie zachęcił mnie mój barber. No więc super pomysł, idę na kurs, dowiem się, jak się nurkować, i na kursie się dowiedziałem, że po nurkowaniu nie możesz latać, i moje marzenie. Ale leć. Potem za nurku i tak. wszystko się uda. czy znaczy, potem jeszcze pogadając z innymi nurko, nurk, nurkami, jak zmienisz gradient, faktor, coś tam poprzestawiasz w komputerze, to nawet możesz lecieć samolotem. A jak robiłem jeszcze odcinek z lotniczym pogotowiem ratunkowym, no to kurczę, po złym nurkowaniu wiozą cię tym bardziej, To już w ogóle. Tym bardziej, właśnie. Czyli jest to do zrobienia. Dokładnie no po, tak. No i tak się zaczęło. Generalnie poszedłem na jakieś. miałem iść niby na intro, ale poznałem instruktora, zaraził mi tą pasją, mówi: Ty nie ma sensu iść na intro, chodź na cały kurs. No dobra, no to poszedłem na kurs. No, i zacząłem właśnie się uczyć tego nurkowania. Ja pamiętam, że jednym z takich ćwiczeń było zdjęcie maski pod wodą. I byłem, z tego co się dowiedziałem, jedynym kursantem, który zapytał: Ale po co mam to zdejmować? No, po co zakładamy maskę? Po co mam zdejmować tą maskę pod wodą? No, i właśnie się dowiedziałem po co. No i to wtedy ten podcast zaczął kiełkować, że nikt nigdy wcześniej nie zadał pytania instruktorowi, ale Po co my zdejmujemy tą maskę? No i ćwiczenie trzeba zrobić, tak? Mhm. No i tak, tak się zaczęła też ta historia podcastu, gdzieś tam sobie kiełkował, zacząłem zadawać te pytania, na które ja nie znam odpowiedzi, a wiesz. Proście z mikrofonem zadać pytanie powiedzieć, że to słuchacze pytają. A, to dlatego to robisz. Niż, że to jest moje wewnętrzne pytanie, nie? No dobra, ale jeszcze z jakich powodów w ogóle zrealizowałeś ten pomysł? No bo wiadomo, że dużo ludzi, myślę, że myśli o tym, ktoś tam próbował to zrobić, no ale jednak jesteś konsekwentny, działasz już od dłuższego czasu. Dwa lata już chyba. No więc właśnie, dlaczego, dlaczego to robisz i gdzie czujesz, jak gdyby, że, że to wszystko dalej gra i, i ma sens? Bo poznaję naprawdę fajnych, fajnych ludzi. To jest dosyć ciekawe, jak czasem czytam niektóre wypowiedzi właśnie w internecie, w farach dyskusyjnych, instruktorów, nurków, jaki tam jest hejt, a potem spotykasz tego człowieka na żywo, mm -hmm. zupełnie inaczej to środowisko nurkowe wygląda. Naprawdę spotka się bardzo fajne osoby, no przed chwilą nagrywałem z Kamilem przecież odcinek, to też naprawdę super człowiek, gdyby nie ten podcast, pewnie bym go nigdy nie poznał, tak samo jak ciebie. O wielu miejscach bym się nie dowiedział, o wielu projektach bym nie wiedział, o wielu osób bym nie poznał i to mm -hmm. jest chyba takim głównym motywatorem, żeby to robić dalej. No, no właśnie dalej, wie, czerpanie tej wiedzy i dzielenie się z nią. I to, co jest no, dla mnie też najciekawsze, takie w sumie budujące, pamiętam taką sytuację, że kiedyś zadzwonił do mnie jeden instruktor. Zadzwonił mm -hmm. i mówi, cześć Kamil, mówię, no cześć, nagrałeś z tym chujem ten odcinek? Ja mówię, no, 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 no nagrałem, no nagrałem, tak? Wiesz co, to on nawet mądrze gada, jak go chyba polubiłem. A, a, widzisz, jednak da się. Tak, więc, więc też jest taka motywacja i w ogóle dostaję dużo takich informacji, że jakiś rodzic puścił swoim dzieciom odcink odcinki podcastu i te dzieciaki się zarejały do nurkowania i chcą nurkować. No widzisz, i to jest więc to. Jest siedzą to przed to komputerem wartość. i nie po to, żeby jakieś tam rzeczy oglądać, tylko słuchają na przykład podcastu i czegoś się uczą i chcą nurkować i im to się spodobało. Słuchaj, no dobra, wpadłeś na genialny pomysł, założę sobie kanał na YouTube, podcast, do tego będą e, się pojawiały, jeszcze wersja tekstowa, super sprawa. E, no i dobra, wymyślając to, pewnie się czegoś spodziewałeś, e, zupełnie czegoś innego niż masz, czy? Tak, wydawało mi się, że to będzie prostsze. Powiem <laughs> wiesz, wciśniesz, nagrasz, zrobisz, a tu... No ogromna logistyka, spotkania się z kimś, nagrania tego, w ogóle najtrudniejszą rzeczą jest chyba umówienie terminu i miejsca nagrywania. Mm. No, mamy tutaj dobry przykład. Też tak. nam łatwo nie było. Właśnie, a z instruktorami jest najgorzej, bo w tygodniu uczą szkolą i są pod wodą telefonów nie odbierają. W weekendami jeżdżą nurkować, więc też telefonów nie odbierają. Jak oni klientów to, to jest ten ładny, osobny odcinek. Ale dokładnie tak, ja go nie zdobywałem klientów, więc ciężko jest się umówić. Czasem trzeba gdzieś tam naprawdę pojechać. Do jednego instruktora dożeglowałem jachtem. Do, o. do Mariusza Milki na Wisł dożeglowałem. W ogóle. No na wisi się tam no, jak tak. tam sobie no, ta. popłynąłem i nagrałem z Mariuszem jeden z odcinków, więc to, takie rzeczy są. Czasem jest ciężko dostać się do jakiegoś miejsca, żeby coś nagrać. Na przykład lotnicze pogotowie ratunkowe nagrywaliśmy w bazie e, lotniczego przy helikopterze. Ten odcinek... Już się mu pewnie ukazał. W zależności, kiedy ten opublikujemy. Ale są takie że jakieś pozwoleń nagle zdobyć, więc zupełnie inaczej niż mi to się wyobrażałem. Myślałem, że wiesz, przez internet klikniemy nagramy. Okazuje się, że czasem ta bariera technologiczna nagrania czegoś przez internet z instruktorem nurkowania też jest problemem. Tak. Nie każdy jest technologiczny, nie każdy ma takie dobre łącznie, każdy ma mikrofon. Jednak ta dźwięku musi być dobra. Więc wybrałem tą wersję offlineową, że jadę, to nagrywam to na miejscu, potem robię. montaż. No bo przez ten internet, no niestety jakość niektórych nagrań, jakie widziałem w internecie, jest po prostu i to, to się ciężko ogląda. Chociaż to też mam w takie wtopie, jak ja nagrywam. Pamiętam, nagrywałem odcinek z, z Michurem, mm -hmm. gdzie przez pierwsze 10 minut po prostu wyciszyłem jego mikrofon Oj. i wszystko się nagrało z mojego mikrofonu, na szczęście trochę wspierany iPhone'em y i to jakoś dało się zmontować. Te pierwsze 10 minut jest tragiczne. No, ale wyobraźmy sobie, że tego internetu nie ma, albo jest słaby mikrofon, więc tego się nie spodziewałem, że to będzie aż tak trudne. Mhm. No a potem do tego doszła cała ta wiedza typu zrobić transkrypcję, bo część osób czyta podcast. Jest tak. dużo osób, którego nie słucha, tylko czyta, więc zrobienie transkrypcji. Potem osoby, które w ogóle nie słyszą, e, fajnie jakby widziały i miały napisy do filmów. To jest kolejna ogromna robota. robota. E, publikowanie audio w kilkudziesięciu platformach podcastowych. To jest nie tylko YouTube, który trzeba dorzucić wideo, ale to jest jeszcze Spotify. iPhone'owe jakieś tam platformy Androidowe, mm -hmm. Amazon. Publikowanie też uwaga, ten podcast też jest w Empiku dostępny. O. Tak, więc każdy jest odcinek, jak chcesz, to możesz. Gdzie, pisz... gdzie, gdzie co to, to jest, jest Empik? Empik tak, <laughs> Piszesz Empik, Jakub i sobie siebie znajdziesz w Empiku, więc jest no, dużo widzisz. takich platform, w których ten podcast jest dystrybuowany jest dużo takich rzeczy, które trzeba w koło zrobić: miniaturkę do odcinka, grafikę, yy, powiadomić ludzi o tym odcinku, rozdystrybuować. No jest tego naprawdę taki sporo, takiej roboty, więc nagranie to jest naprawdę te Godzinka, 40 minut takiej przyjemności, a potem jest trzy dni roboty, taki prawdziwy, tak, żeby coś tak. zrobić, nie? No dobra, a słuchaj, ale omijając już te technikalie, tak zakładając ten kanał z takich rzeczy, takich, wiesz, około jak gdyby, co zakładaje, że się wydarzy, a czy, co się na przykład w ogóle nie wydarzyło, albo cię zdziwiło, że, 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 się, że tego w ogóle nie uwzględniłeś, zakładając ten kanał z takich nietechnicznych rzeczy. Myślałem, że w ogóle pierwsze, takie, pierwsza moja tam do osób się paru zwałem, że chcę nagrywać podcast. To pierwszą informacją, jaką kiedyś tam, pamiętam, dostałem na mailu, to a kim ty w ogóle jesteś, żeby ze mną rozmawiać? Ja tam byłem troszeczkę przerażony, mówię, no, Kamil z Łodzi, robię podcast, chciałbym nagrać odcinek, no to jak będziesz miał tam wyższy jakiś level, to możemy pogadać. Więc też więc na początku mówię: no dobra, to może to środowisko trzeba mieć jakieś pagony, jakieś plastiki dokumenty, coś, żeby że zupełnie inaczej wyglądać, niż w tym świecie nie wiem, biznesowym, gdzie tam się obracam. No. no ale to był taki jeden przypadek. A tak to generalnie wszyscy są bardzo zajęci, chętni. Raz się spotkałem z tym, że ktoś nie wiedział, czym jest podcast, więc musiałem wytłumaczyć, że jest taki wywiad hmm. jakby radiowy. I okej, okay, tak. No widzisz. No Ale i... generalnie to, czego się nie spodziewałem, bo myślałem, że będę musiał ja sam wymyślać pomysły na odcinki. Mm -hmm. A to jest tak, że jak jadę nagrać z kimś odcinek, to po tym odcinku mam 40 pomysłów od tej osoby na kolejny. Najczęściej. Tak, jeszcze plus 15 nazwisk, z kim pogadać, z kim nagrać. To jest w mm -hmm. ogóle tak, że. No, odcinków już jest chyba z 70, to spokojnie z dwa razy tyle, Ja jeszcze mam w backlogu, czyli w takiej mojej liście do, do nagrania. List. Nie? Tak, bucket lista, że do, do nagrania. Więc nie spodziewałem się tego, że. To będzie samo graj taki, że te pomysły na odcinki będą się same pojawiać. Tak? Słuchaj, no dobra, ale masz jakiś pomysł, dokąd z... podąża jak gdyby ten kanał, dokąd on zmierza? Jest jakiś cel, którego osiągnięcie powie ci, dobra, zrobiłem, albo może już czujesz, że zrobiłeś jakąś tam robotę i czujesz satysfakcję, jak gdyby z funkcjonowania. Nie, generalnie nie mam takiego, takiego czegoś. Ja wcześniej prowadziłem portal o newsach informatycznych mhm. i. Może nuda. Nuda, no ale jakieś takie, nie, wiem, 10 lat go prowadzi. I ludzie go czytali, więc tego nigdy nie było dość. Wydaje mi się, że póki będzie mi się chciało i ludzie będą chcieć słuchać, to będę to prowadził. Nawet jak to będzie słuchała jedna osoba, mi będzie się chciało, to mi daje też dużo wiedzy, nauki, satysfakcji no, i poznawania tych ludzi. Tak? Mhm. Jest, no, jakiś ten mikrofon otwiera drzwi tak naprawdę. Jasne. Słuchaj, a pierwszy wywiad, pamiętasz go? Tak, z Michałem Braszczyńskim, prezes DeepSpot. No widzisz, trama? Dla? Tak, ale znowuż nie od tego, żeby będę zadawał pytania, tylko czy to się wszystko poprawnie nagra, mhm. czy będzie dobry dźwięk. Od tej strony technologicznej się raczej obawiałem. Okej. Okay. Bo generalnie mówię, no dobra, pójdę nagrać z, z człowiekiem, człowiekiem odcinek. Nie wiem nic o Spocie, to w sumie zacznę zadawać pytanie, tak, co mi ciekawi. Ja tylko się naprawdę bałem tego, żeby to się nagrało, nie, bo... No, drugi raz tego byśmy nie powtórzyli, tak? Albo będzie głupio takiego człowieka, mówię to. Wiesz co, jeszcze raz musimy nagrać, bo tam ktoś rekord nie kliknął, nie? <laughs> Albo dźwięk się tragicznie to, nagrał, na przykład. Więc takiej tremy jako tako nie było. Była trema związana z tym, czy to, mówię, technologicznie się uda nagrać, czy to wyjdzie, czy się zapublikuje. Bardziej tego się obawiałem. Jasne, słuchaj, oglądasz czasem swoje starsze odcinki i tak się łapisz za głowę, o Jezu Chryste. Wiesz, co to jest w ogóle ciekawe, bo zupełnie inaczej ja odbieram odcinek, jak go nagrywam. Tam staram się skupić, jakie zadać następne pytanie, co fajnego wyłapać, więc czasem sobie te odcinki odsłuchuję, mówię, kurczę, oni o tym gadali. To jest <laughs> Naprawdę zu zupełnie inaczej się odbiera ten odcinek, jak go słucham i czasem słucham tych odcinków, żeby się dowiedzieć, o czym ten człowiek mówił, w takim kontekście by się czegoś nauczyć. No, lubię odcinki z Tomkiem Stachurą, e, Franek. Mhm. Franek też fajnego doła, tak. Mhm. już wcześniej mówiłem, shorty z tobą jak jest smutno sobie no, no. No <laughs> więc tak, Są ty... takie odcinki, to zupełnie inaczej się słucha, jak się montuje, inaczej się słucha, jak się e, prowadzi, nagrywa odcinek, a inaczej jako po prostu jadę sobie samochodem i mówię, a posłucham teraz coś ciekawego, bo chciałbym się dowiedzieć. Ty... Co, jaki wywiad sprawił ci najwięcej takiej frajdy jako spotkanie z daną osobą, czy, czy w ogóle po prostu, nie wiem, ta rozmowa była, miała taki dobry, wiesz, szła fajnie i podobało ci się gdyby od tej strony, że sam się czujesz bardzo... A to, to, spodeksy, odcinki, to odcinki z Frankiem. Z Frankiem. <grym> tak, bo generalnie, tam, generalnie mogłem zapytać, cześć Franku, gdzie ostatnio nurkowałeś, sobie wyjść na godzinę i wrócić. Ją. Gada, Oj, nie? ja tak miałem też dokładnie z, z Tomkiem Stachorą. Z kolei bardziej tak. bałem, że muszę trochę skracać po prostu, bo b, tu wystarczyło wydać samogłoskę z siebie i nagle był Słowotok, e, i kapitalny Słowotok. Są ludzie, którzy po prostu kapitalnie tak, to są. Tak, to Franek opowiadać. w trakcie rozmowy, miał, że Kamil, za chwilę dam ci dojść do głosu i zadasz drugie pytanie. To było to po 40 minutach nagrania, a tak. Tomek Stachora też super opowiadał i ja Świetnie. pamiętam, że nie lubię jako informatyk, człowiek techni techniczny, historia dla mnie to w ogóle był. Mm -hmm kara w szkole. To po tym, jak posłuchałem Tomka, to ja żałuję, że nie jestem historykiem, nie? nie. Zaraził mnie do historii, jak o tym opowiadał, o tych wrakach, o tym wszystkim i przed chwilą Kamil, jak opowiadał o niektórych rzeczach, to mm -hmm. tak powinna wyglądać fascynacja. historia w szkole, a nie jakieś tam liczby, daty i inne rzeczy, moim zdaniem. Te historie, co się faktycznie dzieje, no to tak. To są tego typu rzeczy. No a inne takie fajne odcinki, no to, które mi się najbardziej podobały albo utkwiły. Z Marcinem Bramsonem lubię odcinki, bo one są zawsze długie. Hmm? Ja się wtedy zastanawiam, czy wystarczy karty prądu i tam już po tej godzinie siedzenia to, to jest naprawdę ciężko. Lubię odcinki z Michałem Kosutem, tam jest najmniej montażu. Michał chyba jest urodzonym człowiekiem do mikrofonu. No, czuję to. Tak, to w ogóle jak, jak trzeba montować odcinek z Michałem, to tam trzeba dorzucić początek, koniec i gotowe, nie? Tak. Rzez sam nie przychodzi, jeszcze montuje. Słuchaj, a jaki odcinek odczuwałaś jako taki najtrudniejszy względem, taki, że naprawdę zmontowanie go i potem, nie wiem, w ogóle wpuszczenie go weter? Poczułeś, że ulgę taką os udało się, chociaż były. Wątpiłeś do ostatniej chwili, że to się uda, na przykład. Nie będę mówił. Nie odpow... Ojej. Nie odpowiem na ten temat. No możesz, jak gdyby, ominąć aspekty, które wpłynęły na to, a dlaczego, jak gdyby. Z jakiego. Po... Jakie w ogóle te trudności napotkałeś? Może tak, o, nie mówmy o, o konkretnie, ale jak kiedy? Mieliśmy rozmawiać o czymś, a odcinek był zupełnie o czymś innym. Okej, okay. temat to, ta, się płynnie to, zmienił w totalnie. trakcie. Znaczy w ogóle nawet nie liznęliśmy to, o czym miało być. Okej. Okay. No czasem to bywa, ale jak jest dobry flow, to czasami tak się to zdarza. E, słuchaj, no dobra. Masz jakiś szalony pomysł na jakiś odcinek, którego jeszcze nie zrealizowałeś, w ogóle nawet nie wiesz, czy się uda kiedykolwiek, ale jest to takim na twoim, się tak, na tym wspomnianym bucket liście, że kurczę, marzyć się Cały czas spróbuję... To oczywiście rozmowy trwają nagrać odcinek z Formozą. Mam znajomego, to strasznie dużo ludzi. No nie wiem. No i właśnie tutaj czy z rzecznikiem pracował. Oni generalnie się zastanawiają, kto może być i tam gadać, bo to procedury Jeszcze czy tam można wejść, ile mogą powiedzieć. Ile mogą powiedzieć i, i, i w ogóle bo jak żegluję to często przepływam sobie koformozy i kiedyś tak na radio ich spytałem, czy mogę prze, przepłynąć przez ich akwen, bo mi się paliwo kończy i no nikt mi nie odpowiedział. <noise> Więc przepłynąłeś. Więc przepłyną, przepłynąłem. Potem, potem się dowiedziałem dlaczego mi nie odpowiedzieli, ale to już temat na inną historię. Tak czy siak no to może nagram z nimi odcinek, czemu żeglarze mi oni no. odpowiadają. No i og og ogólnie są zainteresowani taką nagraniem, ale to mówię, wymaga tej logistyki, bo tak z kamerą trzeba i z mikrofonem, potem rzecznik prasowy musi to sprawdzić, coś nie powiedziało za dużo i tak dalej. No jest tej trochę takiej, takiej biurokracji, więc to jest taki, takie coś, co chce gdzieś tam nagrać. Słuchaj, no nie ma co się oszukiwać. Myślę, że już możesz to E, poczuć czasami na sobie takie zjawisko zabawne. No jesteś już osobą publiczną. Zdarza się już, że ktoś podchodzi albo widzisz to tak. spojrzenie takiej serii e, Ja tego pana skądś znam. To powiem Ci ciekawszą historię. Byłem na takim spotkaniu IT, mhm. to były śniadania firm, które programują. Tam tam sobie rozmawiamy o jakiejś informatyce, o tych nudnych rzeczach. No i damy ja tam, ktoś mi spytał, co, co robimy po godzinach. Ja mówię, że nurkuję. A naprzeciwko mnie siedzi człowiek i mówi, Ty, ja też nurkuję, ale wiesz, ty tak sobie gadamy, gadamy od słowa do słowa. Mówi, Wiesz, to jest taki fajny podcast w ogóle, nurkowy. Go słucham na Spotify'u, nie? I mi tam podaje, nie? Mówię, wiesz, ja prowadzę ten podcast, nie no się na mnie patrzy. <noise> o, faktycznie, po głosie poznaję. Mówi, nie oglądam na YouTubie, tylko na Spotify'u, więc też. No. Tak. To jest normalnie ten poziom abstrakcyjnej sytuacji, jak kiedyś opowiadał pięknie Rowan Atkinson e, Jaś Fasola, jak gościowi musiał udowadniać, e, że to on grał e, Jaś Fasole, bo facet absolutnie nie był w stanie mu wierzyć, że ten człowiek e, jest właśnie no, aktorem, e. który gra Jaś Fasole. No takie historie też się zdarzają. No dobra, ale słuchaj, zaatakujmy może temat e, m, e, od strony technologicznej, bo ten temat parę razy poruszałeś, bo pewnie ktoś tam myśli sobie, e, to pewnie jest prosta rzecz, właśnie wziąć telefon, dam. E, nawet bez mikrofonu, bo teraz można z telefon nieźle zbiera, tak, tak. zrobić taki odcinek. No właśnie, od, od momentu, jak się pojawia pomysł na, na, jaką, na jakiś wywiad, ile to jest roboty i jakie elementy taki człowiek musi sobie uwzględnić, żeby się w ogóle za taką robotę wziąć, tak naprawdę, i żeby efekt potem można było gdzieś obejrzeć czy posłuchać. A i dużo roboty. No, umówienie w ogóle. Pomysł to jest jedna. Jedna sprawa. Pomysły się pojawiają, no, instruktorzy mówią, osoby, z którymi rozmawiam, słuchacze pod, podrzucają pomysły na wywiad. Teraz jest problem taki znaleźć odpowiednią osobę do tego tematu. Tak? Ktoś chciałby posłuchać, no mm -hmm. powiedzmy, nie wiem, o skuterach, o rebriderach, a może o jakichś innych, nie wiem, twinsetach. I teraz mm -hmm. z kim to nagrać? Nagrasz z tą osobą, to tam ci będą źli. Nagrasz z inną osobą, to ci będą źli, tak? Czemu tą osobę wybierać do nagrania, a nie tą, nie? To. to już jest taki problem też, który ja mam gdzieś tam wewnętrznie, tak? Jednak fajnie by było się skupić na tym, czym jest dane urządzenie, nie wiem, styl nurkowania, a nie robić jakiejś takiej nachalnej promocji, reklamy. Mhm. To jest już taka pierwsza bariera. Druga, że to jest umówienie w ogóle wywiadu, miejsca i w czasie. To jest duży problem. Mhm. No a potem to właśnie cała ta żmuda związana z tą technologią, to nie jest tak, że to się wciska, nagrywa, bo... Tu kabel się ruszy, tu jakiś strzał, tu zająknięcie, potem jest no, godziny pracy typu, żeby wyciąć te wszystkie yy, e, poprawić jakość dźwięku, przystosować to do, do YouTube'a, potem mm -hmm. są jakieś tak magiczne algorytmy YouTube'a, którym się coś nie spodoba, i wycinają film, zrobić miniaturkę, prawa autorskie do zdjęć, zdobyć zdjęcie instruktora, osoby, która była w wywiadzie, dowolnej osoby i tak dalej. Tego jest naprawdę, naprawdę sporo. O tym się w ogóle na początku nie myśli. Tak, tak? No to, to jest tego. Często nagrywamy też, tak jak pamiętam, z Karoliną Gorczycą nagrywaliśmy jakieś filmy. No, to jest aktorka. Mhm. Jak podejść do nagrania z taką aktorką, Osoba publiczna. Czy to potem nie będzie coś w pudelku złego, nie powiedzą na przykład? nie? To ciebie martwiło, czy ją bardziej? Mnie, generalnie. A, Mnie bardziej martwiło, tak czy później nie będę gdzieś tam w pudelku i tak dalej. No dużo jest takich, takich tematów. Nie wiem, czasem nagrywamy u kogoś w domu. Tak? Idę nagrywam w domu i się zastanawiam, czy no dobrze, ale. Czy za dużo ta kamera nie pokaże? No, w sumie siedzimy na fotelu, kanapie i tam tak dalej. Czy ktoś nie wejdzie? Czy, nie, czy piesek nie zacznie szczekać? Czy piesek nie zacznie szczekać? Czasem w plenerze się nagrywa, ktoś przejdzie. To strasznie rozprasza osobę, która odpowiada. Tak? No dużo jest takich, takich rzeczy. No i właśnie, potem zgrać to, zrobić tego kopię zapasową mhm. dosłownie, żeby to przetrwało, bo tego już nie powtórzymy. Jasne. Słuchaj, no, ale tak opowiadasz o tych technikaliach właśnie. Ilu takich kamilów trzeba do zrealizowania takiej roboty? Jeden, no. Jeden jeszcze, no jeszcze tam korzystam z podwykonawców, którym zlecam. Dziewczynie takiej, która pisze transkrypcję, czyli to, co teraz my mówimy. Ona mm. po prostu usiądzie i przepisze. Czasem się wspieram technologią, bo technologia coraz bardziej pomaga, ale mm -hmm. no, jest potrzebny trochę osób. osoby, które zbudowały stronę internetową. Nawet podcastu. To też jest duże przedsięwzięcie. są graficy, UX-owcy, designerzy, koderzy. I tego jest sporo, nie? A nie WordPress i samodzielne? <laughs> no niby tak, ale to się kończy najczęściej. Kto tak samo, jakby sobie sam zbudował budował swój zestaw do nurkowania, nie? No tak, tak, no. wiem, znam ten, to ten problem. Często, to się kończy często źle, więc tutaj naprawdę trzeba za, zainwestować. No, ten podcast zaczął się rozwijać, tam jest baza miejsc do nurkowania, mm -hmm. która, która pokazuje, gdzie można nurkować, na miejscu, gdzie jest to nurkowisko, na jakiej wysokości. Tam teraz są dorzucane kolejne moduły, które mm -hmm. będą ułatwiać planowanie nurkowania. Tam, tam mm -hmm. jest sporo technologii się dzieje w ogóle wokół tego, tego podcastu, więc odcinek, nagranie odcinka to jest... Jedna rzecz, ale tam dalej jest potem dużo, dużo więcej rzeczy, jak maile, które przychodzą do ludzi, że jest nowy odcinek, że są stare odcinki, baza filmów o nurkowaniu, którą można sobie przeszukiwać, baza książek o nurkowaniu. No, jest tego naprawdę sporo. No i to wymaga pracy, naprawdę. No tak. To ile czasu zajmuje, tak, od samego pomysłu, powiedzmy, że już masz, dobra, już masz na tę osobę ustaloną, kto, kto będzie to. Do Od tego, jak gdyby, pomysłu do y, publikacji. Ile, tak, średnio, możesz powiedzieć? To czasem w niektórych najtrudniejszych odcinkach, i to są najciekawsze, najkrótsze odcinki, to czasem jest to tydzień roboty. A tak średnio 2-3 dni roboty, siedzenie nad odcinkiem, żeby on po prostu był zgrany, opublikowany, przemontowany. Najtrudniejsze to są te takie krótkie odcinki, jak tam robiłem, wymyśliłem sobie te zrobienia Apple Watcha i z nim <grym> zanurkowany z odcinek chyba 3-minutowy. Mhm. To jego, jego montaż wszystko trwało z 8-9 godzin. No, widzisz. To tak wygląda, bo jak jest rozmowa, to jest to prosto, Wycinamy zająknięcia i jest OK. Mm -hmm. Natomiast tam były jakieś przebitki, jakieś dane wrzucone, różne informacje na temat tego urządzenia. No, mm -hmm. Jest tam troszeczkę takiego montażu, napisy, jeszcze przetłumaczenie tego, niektóre odcinki są, mają napisy po angielsku, więc jeszcze przetłumaczenie tego. No jest sporo, jest sporo roboty. No dobra, słuchaj, ale no wybrałeś sobie platformę, e, znaczy między innymi platformę YouTube tak. na, na wrzucanie tego. Oczywiście wszyscy sobie myślą, no to pewnie Kamil sobie wymyślił, że będzie na tym zrobił wielkie pieniądze, e, bo przecież są ludzie, którzy na YouTube praktycznie z YouTube, zrobi, z YouTube zrobili swoje źródło utrzymania, tak naprawdę, tak? Ale czy ty czujesz, że tak powiem, że ten e, z, zaczyna to już pracować na ciebie, czy chociaż przynajmniej się <śmiech> zwraca? <śmiech> nie, totalnie nie. No <laughs> z YouTube'a przez dwa lata działania to może z 300 złotych wybiło? Uh, tak mi się coś wydaje. Nie, to, to tam akurat, jak będziesz miał filmy, które tam po miliony razy ktoś ogląda, to możesz sobie z tysiaka pewnie uszczknąć miesięcznie, tak? Po miliony razy. My jesteśmy, ja z podcastem jestem w tysiącach obejrzeń na razie. Jest dlatego też możliwość wsparcia podcastu przez Patronite'a. No to jest takie źródło, które w jakiś sposób tam w paru procentach wspiera rozwój. No bo tak, zakup urządzenia, najgorszy to jest dojazd. Mhm. Tak, to Paliwko co? Paliwko i to są największe koszty tego, tego podcastu, no bo jednak wybrałem taką formalnie online'ową, żeby ten dźwięk był jakiejś lepszej jakości, a nie tam nie wiadomo kto co ma za mikrofon w domu, więc to są największe koszty. No i potem właśnie montaż, produkcja i zlecanie transkrypcji, napisanie tych osób, żeby do, to docierało do większej grupy osób. Nie tylko tych, co słuchają tak. na YouTube czy oglądają, ale też tych, co czytają <laughs> lub po prostu nie słyszą. Tak. I to, to jest też kolejny, kolejna rzecz. Czyli to nie jest tak, że ten kanał pracuje już na twoje nowe Porsche. Więc y, dlatego właśnie pamiętamy o tym, żeby wspierać takie projekty, żeby ten i to, żeby właśnie pamiętać o tym, że, że to są koszty, i tak naprawdę po to są takie zbiórki, a nie to po to, Tak, żeby... najdroższy jeden odcinek. Kosztował około chyba 4700 zł jego wyprodukowania. O rany. Ze wszystkimi tak kosztami. Ładnie policzyłeś, to ja no, to podziwiam bardzo. Tak, tak. No, staram się to liczyć. No, wiesz, Dojazd, montaż, mm -hmm. zlecenie tłumaczenia mm -hmm. i tak dalej. No, a to jest no, język technologiczny, tak. specyficzny. To nie pierwszy lepszy tłumacz, to przetłumaczy, więc to naprawdę czasem są duże, duże koszta. Są firmy, które wspierają podcast i pomagają tworzyć takie odcinki, ale mm -hmm. większość mówi, ja mam zapał, że będę to robił, tak? Okej. Okay. Jeszcze mi się chce. Słuchaj, no to taki przychodzi ty cię taki mały Jasiu. Mały Jasiu zapatrzony w twój kanał, bardzo mu się podoba to co robi, a jaanse wymyślił, że on też będzie robił taki e, kanał. E, co byś mu powiedział? Co byś mu poradził, jakby cię zapytał, co mam zrobić, żeby to wyszło albo czego mam nie robić? Startując w ogóle z takim pomysłem na podcast, warto sobie usiąść i rozplanować, no, nie wiem, najbliższe 50 odcinków. No bo prawda jest taka, że jeżeli nie masz pomysłu na najbliższe 50 odcinków, to możesz nagrać te, nie wiem, 2 trzy a co potem? Okej. Okay. Rzucisz obietnicę w internet, że będziemy nagrywać, no nie wiem, o warszawskich nurkowiskach, podwarszawskich nurkowiskach. Mm -hmm. No i się okazuje przy trzecim odcinku, że w tych nurkowiskach mamy cztery. Mm -hmm. I co? Koniec podcastu? Albo mamy tylko pięć historii do opowiedzenia, więc warto sobie rozpisać przynajmniej te 50 odcinków w przód. Ja kiedy wymyślałem podcast, rozpisałem około chyba... Już nie pamiętam, czy 40 czy 70 odcinków, mm -hmm. to co mi chodziło po głowie. Drugie tyle spokojnie potem doszło samo z siebie, i wtedy wiedziałem, są tematy, o których mogę gadać. Teraz mm -hmm. znaleźć tylko do tego ludzi, tak? Bo jeżeli tego się nie zrobi, no to ten, to coś może się, no po prostu wyprztykasz się po trzecim, czwartym odcinku, rzucisz obietnicę i, i, i co, tak? Więc, więc to jest taka pierwsza rzecz. Mm -hmm. A druga rzecz, po prostu zacząć. Bo naprawdę podcast dużo wybacza. Niby jakość dźwięku musi być fajna, ale mimo wszystko te potknięcia, no kiedy słuchamy podcastów, w drodze do pracy, w drodze na nurkowisko, w samochodzie, dużo tam rzeczy nas rozprasza, więc ten dźwięk nie jest, musi być tak, jak nie wiem, w filmie w kinie, gdzie to słuchamy. Mhm. Przede wszystkim nie bać się tego i mieć to, ten zapał, że te efekty, jeżeli ktoś liczy na jakieś efekty, przyjdą mhm. no, ale to po, po dwóch, trzech latach, może dopiero. Mhm. To nie jest tak, że odpalimy 10 odcinków i wow, no okej, okay. są unikorne pewnie jakieś, którym się to udaje. Pewnie tak. Ale tu by trzeba było cierpliwym, wytrwałym i generalnie to, to robić. Jasne. Co dalej? Co dalej z podcastem? Nie wiem. Nie wiem. Na razie mi się świetnie nagrywa, świetnie poznaj ludzi. Nie wszystko nagrałem, co chciałem. Aha. A jaki masz pomysł w takim razie na następny? Na następne odcinki? Mhm. Ojej, no dużo mam. Właśnie to tak mówiłem ci wcześniej: Formoza, y, wojsko, y, jakieś skomplikowane prace podwodne, mhm. produkcja sprzętu nurkowego, testy sprzętu nurkowego, wywiady z ciekawymi osobami. No i być może teraz powoli staram się dorzucać napisy po angielsku do odcinków. O proszę. Żeby. Ludzie z zagranicy też zobaczyli, że w Polsce się fajnie nurkuje zaczęli sobie czytać. Bo już tam parę osób z zagranicy anglojęzycznych e, prosiło mnie o to, czy mógłbym. A widzisz tak. Tu, bo tu widzę, że w Polsce to sobie nurkujecie, ale tam nie panie mają, co jest napisane. Nie? Jasne. No więc no teraz m, to kolejny duży projekt, tak. Przetłumaczenie wszystkich odcinków na angielski. No i będziesz kiedyś A, takim Diving Toksem. No. Wiesz, YouTube daje ci, powiem, ci możliwość dorzucenia anglojęzycznej ścieżki dźwiękowej, więc nawet może być lektor, który to będzie A, za nas opowiadał. Tak? O, ale właśnie. to Kolejna rzecz, kolejna, kolejna, słowa, kolejna... Akcentem. Tak, Jest tego trochę. No pomysłów jest sporo, ale co wyjdzie, to zobaczymy, nie? No dobrze, to ja ci gratuluję tego, co osiągnąłeś i życzę powodzenia na dalszej drodze. Was proszę, żebyście wspierali, bo jest, widzicie, że to jest fajna rzecz i, i nie jest to tylko po to, żeby kamień, fajne Porsche sobie wreszcie mógł kupić, <noise> tylko to czemuś służy i jest jakąś tą ideą, tak? I to jest super, to... Super, dziękuję Ci pięknie. A ja również dziękuję tym, którzy wspierają obecnie ten podcast, bo jest tych osób kilkanaście. Są to małe kwoty, ale to jest naprawdę fajne, bo to zawsze coś, coś. Tu się Statyw kupi, tu lepszy mikrofon, tu lepszą miniaturkę zrobi, tu będzie możliwość pojechania, bo czasem jest też taka rzecz, że osoby, z którymi nagrywam, to one chcą, żeby im zapłacić za wywiad. Aha. Więc no, czasem też, też, też tak się zdarza, więc to, co ludzie wrzucają w Patronite'a, w 100% idzie na, na rozwój tego podcastu. To dzięki jest hobby. Będzie hobby pewnie. Dziękuję również. Dzięki, za, dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.